Dzień dobry Państwu, tu Testerki Szczęścia, Beksalala i Kaprylda. Dziś będziemy rozmawiały o czymś, o czym nie powiemy na początku, o czym będziemy rozmawiały, tylko to wyjdzie w trakcie audycji. To będzie takie trochę tajemnicze. I ja na początku chciałam, pięć razy powtórzyłam początku, dobra. Chciałam zadać takie pytanie Tobie, Kapryldo. Moja droga, czy ty miałaś kiedyś do czynienia z tematami koreańskimi? W sumie tak, bo ja od jakiegoś czasu sobie na naszej kochanej YouTubie czasem oglądałam filmiki typu, tylko to było najpierw Japanese Street Food, a gdzieś tam się też i koreańskie jedzenie przewijało i w zasadzie gdzieś ten motyw takiego jedzenia tego koreańskiego, bardzo lubiłam to oglądać, patrzeć na to i ślinka ciekła przy okazji. No, a czy jadłaś także coś koreańskiego? Nie kojarzę takiego typowo koreańskiego. No właśnie, bo w Polsce to tak chyba nie ma, nie? Nie. Jest jakieś jedzenie tajskie, indyjskie, chińskie, ale Na przykład tajskie, nie wiem, czy to by mi podchodziło jedzenie tajskie, bo ono tam dużo tej limonki ma, jakiejś trawy cytrynowej. Może jeszcze samo mleczko kokosowe to jeszcze ujdzie, to jeszcze jest fajna sprawa, ale powiedzmy ten posmak limonki we wszystkim, nie wiem, czy to akurat w mój gust trafia. No ale tak od czasu do czasu można sobie coś tam spróbować. No tak. No ale tak, jeśli chodzi o koreańską, to jednak to troszeczkę inne są smaki, bardziej tak, takie ostre. Zupełnie. Tak. Ja też właśnie tak niewiele miałam do czynienia z kuchnią koreańską, ale muszę ci powiedzieć, że tak ze 2 lata temu pierwszy raz jadłam w życiu kimchi. Najpierw o nim słyszałam od mojego kolegi, a potem jadłam. Od kolegi mojego słyszałam, mojego takiego przyjaciela serdecznego, z którym się widziałam przedwczoraj, o którym ci opowiadałam, bo jego koleżanka wyszła za mąż za Koreańczyka. I ten Koreańczyk mieszka w Polsce, najpierw pracował tu w jakiejś koreańskiej firmie, teraz już chyba ma jakąś działalność gospodarczą i tu mogę od razu opowiedzieć anegdotę o koreańskiej firmie w Polsce. Nie wiem, jaka to firma, ale jakaś z tych dużych. W każdym razie, jak słyszałaś, Koreańczycy mają obsesję trochę na punkcie urody i pięknego wyglądu. I tam w tej firmie podobno było tak, że gdy miał przyjechać jakiś taki szef wysoko postawiony, no tam ktoś z zarządu z Korei, to przygotowywali się wszyscy w Polsce. Oczywiście było biuro tam jakoś przepięknie przygotowywane, ale również tego dnia, gdy był ten szef, dano urlop wszystkim pracownikom, którzy nie byli za bardzo urodziwi. Nie wiem, jakbym się poczuła, gdybym tam pracowała i tego dnia dostała urlop taki. I to nawet nie w ramach tych 26 dni, tylko taki po prostu przyznany odgórnie przez zarząd. I to jest prawda. Tak się naprawdę zdarzyło. I ten kolega mi też właśnie mówił, że jadł to kimchi u tego znajomego. No i że to jest wspaniałe. Próbował też sam to robić. Jakiś przepis otrzymał. I powiedział, że jest kilka lat temu, tak, że to jest coś niezwykle zdrowego i że dzięki temu Koreańczycy przetrwali wojnę, dlatego że jest to i zdrowe, i bardzo odżywcze, a wszyscy tam mieli podobno jakieś beczki z tą kiszonką w ogródkach zakopane i tym się głównie żywili w trudnych czasach. I ja potem byłam w takiej pierogarni, bardzo znanej w Gdańsku, pierogarni, ale chyba nie mogę powiedzieć, prawda, jaka to jest nazwa. Tam są pierogi świata, no i tam właśnie między innymi do pierogów koreańskich było podawane to kimchi
tym, że jadłam akurat pierogi gruzińskie, ale to kimchi wziąłam specjalnie i smakowało mi wtedy niezwykle. Także już miałam taką przygodę. Kurczę, muszę sobie zrobić i spróbować właśnie. Ja wczoraj sobie kupiłam w Lidlu. Takie wegańskie, bo niewegańskie jest sosem rybnym i jest taki ten posmak podobno rybny. Chociaż podobno jak to się tak przekisi porządnie, to ten posmak znika, ale ja jednak wiem. Jednak ryby to twoja słaba strona, tak? Tak, ryby to jest moja wybitnie słaba strona. No, ale dlaczego my tak w ogóle tutaj sobie opowiadamy o tym jedzeniu? Do czego my zmierzamy, drodzy słuchacze? Mówię, że powiesz, Kapryldo, do czego my zmierzamy cały czas? O czym my dziś tak naprawdę chcemy rozmawiać? Bo przecież nie o kimchi koreańskim jedzeniu tylko. No nie. No. Nie. Czy tobie chodzi o pewną książkę kucharską? Tak. Tak. Tak, tak, ciepło. Mam tę książkę, tak, mam tę książkę w rękach przed sobą i powiem, że... Ja po mojej lewicy. Tak, i powiem, że ta książka jest przyjemna nie tylko w czytaniu, ale również w oglądaniu i nawet w dotykaniu. Ja po prostu sobie gładzę cały czas okładkę, bo to są takie wypukłe litery. Jest ta książka wydana tak starannie i tak pięknie, że ja dawno już czegoś takiego nie widziałam, naprawdę. No tak, zdjęcia prawda. W środku, no i ta okładka z tymi wypukłymi postaciami, no może powiemy jakimi w końcu, kto jest na okładce. Okładkę wybierali słuchacze, prawda? Pamiętasz? Była do wyboru okładka. No, youtuberzy, tak. Była do wyboru okładka taka bardziej czerwona. Nie, nie youtuberzy, co ja gadam? No, widownia. Słuchaj, YouTubownia może, widownia YouTubownia. Każdej na YouTubie wybieraliśmy i większość zagłosowała na okładkę niebieską, ale tak naprawdę jak jej się przyglądam, to ona mnie się wydaje taka bardziej morska, prawda? Taka turkusowa, morska, granatowa. A wiesz, że teraz dopiero tak przyjrzałam się pod światło, że nie są jeszcze takie wzorki na tym niebieskim. Tak, wiesz co, są takie fale? Tak, coś takiego. Ja to dopiero teraz zauważyłam. Różnie to można zinterpretować. Tak. Jest takie coś, tak, tak. No i może w końcu powiemy, o jaką książkę nam chodzi. Otóż chodzi nam o taką książkę, o której tu jest dosyć głośno w tej chwili. I w Empiku, i w TVN-ie był wywiad. I w ogóle w telewizji to od czasu do czasu można spotkać, również w internecie. Chodzi nam o książkę naszej ulubionej Wioli, Wiolety Błazuckiej. Tytuł książki: Pierogi z kimchi, koreańskie smaki dla każdego. I dokładnie. Tak. I my już rozmawiałyśmy kiedyś, że my uwielbiamy słuchać i oglądać Wiolę. Wiola raz w tygodniu pokazuje jakieś przepisy. A książkę kupiłyśmy z umiłowania nie do jedzenia koreańskiego, ale z umiłowania do audycji Wioli. Ale teraz, gdy ją przeglądam, to po prostu jestem zachwycona właśnie również tą książką samą. Powiedz, jak ty, gdy zobaczyła się, jakie zrobiła na tobie wrażenie ta książka? Gdy zaczęła się właśnie przeglądać i sobie okładkę tam najpierw obejrzałaś? To znaczy, ja powiem tak, że ja tu miałam takie pewne doświadczenie i jeżeli ktoś oglądał taką animację Disneya Ratatouille o gotującym szczurku, to będzie wiedział, co mam na myśli, ponieważ tam w tym filmie w finałowej scenie jest taka sytuacja, że do restauracji przychodzi bardzo znany, bardzo surowy krytyk. I jemu w tej restauracji podają takie bardzo proste danie, które nazywa się ratatouille, takie bardzo banalne. Ono się składa tam chyba z cukinii, bakłażanów, jakieś takie warzywa, pomidory. To jest takie coś bardzo prostego, banalnego. I on po skosztowaniu tej potrawy doznaje takiego wstrząsu, nagle cofa się do dzieciństwa i to jest po prostu taki smak, jak u mamy.
Czyli ma takie no, bardzo, bardzo takie no, pozytywne przeżycia związane z tą potrawą, tak prostą, ale podaną, przyrządzaną w taki sposób, że po prostu to jest takie, takie jakby jego mama to robiła. Ja miałam podobne właśnie, coś podobnego z książką Violi, ponieważ ja w dzieciństwie bardzo często właśnie wzięłam do rąk i do tej pory mam właśnie taką książkę kucharską, to jest książka kucharska Przepisy kulinarne narodów Jugosławii. O, tak, jest powiedzmy jak na tamte czasy, też dosyć ona była, och, nie powiem ile lat. Też oryginalna, prawda? Ile lat, tak. Ile lat temu ta książka była wydana, nie powiem. Tak. W każdym razie, też taka można powiedzieć, że na tamte moje czasy dzieciństwa była dosyć egzotyczną książką. Powiem tak, książka Violi jest bardzo podobnych gabarytów, jest podobnie wydana, że jest taka błyszcząca okładka, że jest papier bardzo dobrej jakości, no i oprócz tego właśnie tak jak u Violi są, jest dużo zdjęć z różnymi potrawami, fajnie podane są te potrawy, jakaś taka ciekawa zastawa, tak jak właśnie w przypadku tak u Violi, to właśnie te pałeczki koreańskie, jakieś takie miseczki i tak dalej. I to jest w zasadzie takie, no można powiedzieć, déjà vu. I muszę powiedzieć, że książka Violi no, po prostu przeniosła mnie z powrotem do dzieciństwa i do tych miłych wspomnień, tak, bo ja po prostu jako dziecko uwielbiałam tamtą książkę przeglądać, po prostu te cudowne obrazki z tymi potrawami. Ja nawet nie czytałam przepisów, tylko po prostu przeglądałam i to jest identyczna sytuacja jak z książką Violi, że to można po prostu przeglądać bez końca. Tak, ale cieszyć też oczy. Nie wiem, czy zauważyłaś, to jest właśnie osoby, którym tę książkę pokazywałam, też zwróciły na to uwagę, bo u mnie w pracy ta książka zrobiła furorę i no, każdy, kto ją obejrzał, to też będzie kupował. Jeśli nie dla siebie, to pod choinkę. Ja też kilku osobom planuję ją kupić pod choinkę. Tu też od razu wymyśliliśmy, że to są takie zestawy, że książka, żeby tak pod choinkę kupić, takie prezenty, książka plus zestaw przypraw, o których pisze Viola. Takich, które są do koreańskiej kuchni potrzebne, ale na co wszyscy tu zwrócili uwagę? Na to, że to nie są tylko same przepisy, ale wcześniej, przed każdym przepisem jest coś o tej potrawie napisane. Albo jakaś tam krótka historia, albo w jakich sytuacjach się to je. I to właśnie powoduje, że ta książka jest nie tylko książką kucharską, tylko taką książką, z której się możemy trochę o tej Korei dowiedzieć. Dokładnie. Co jeszcze mi się podoba, to właśnie przy każdej potrawie jest dołączony kod QR. Tak. Czyli ten taki kwadracik, taki biało-czarny, że możemy to sobie zeskanować i ten kod QR przenosi nas akurat do tego konkretnego filmiku z tą konkretną potrawą na YouTube. Tak, mnie to jest super sprawa. A znaczy właśnie to może jeszcze o czymś innym powiem, zanim opowiem o tym, co najbardziej mnie tu zaciekawiło, bo powiem, że ja jeszcze niczego nie gotowałam i w ogóle jestem taką kucharką raczej lewą. Nie wiem, kiedyś naprawdę lubiłam gotować, a teraz odkąd tak intensywnie pracuję, to w ogóle ta potrzeba jakoś we mnie zanikła, ale uwielbiam patrzeć, jak Viola gotuje i z jakim robi to wdziękiem w tych fartuszkach wspaniałych od teściowej. I w ogóle, jak ona to lubi i wyobrażam sobie, że to jest smaczne. Mimo, że tam jest kilka rzeczy w tej kuchni, które tak średnio mnie przekonują, chodzi o te oglony, nie? Mam wrażenie, że one mają morski posmak i tak trochę się ich obawiam. No i ten sos rybny, no ale trudno, dla Violi wszystko. Chodzi mi tu o to, że ta książka jest tak fajnie podzielona na trzy części, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę. Znaczy na początku jest taki wstęp różowy, prawda, i tam są te wszystkie wymienione przyprawy, których się używa w Korei. Tam taki też krótki opis, gdzie jedzą Koreańczycy, jest też coś o pałeczkach, bo te pałeczki koreańskie wyglądają inaczej, prawda? Niż te, tam, które u nas możemy zobaczyć. One są krótsze, metalowe i towarzyszy im zawsze łyżka. I ja tu przeczytałam, że tą łyżką Koreańczycy jedzą ryż.
Nie, to jest ciekawe, nie, że tam jest dobrym to. Tak, ryż właśnie łyżką, że to jest tak, wiesz, tak jak u nas jest taka jakaś elegancka sztuka jedzenia, nie? Mm-hmm. Czy sposób jedzenia, że tam są różne sztuki, różnych rzeczy, to właśnie ryż powinno się podobno jeść tą łyżką. Jest taki pewien savoir vivre w takim razie. Mm-hmm. Tak. No i tu właśnie tak, później dalej ona jest podzielona na takie trzy części i pierwsza część to jest zielona i to są koreańskie potrawy, które można zrobić ze składników, które są normalnie dostępne w każdym polskim domu. I to jest ciekawe, prawda, że nie trzeba jakichś tam specjalnych kupować przypraw, żeby sobie coś koreańskiego ugotować. W drugiej części już są potrawy, które wymagają jednego składnika, ale wszystko jest dostępne w Polsce. Można kupić albo przez internet, albo w jakichś sklepach. W marketach jest bardzo dużo takich, powiedzmy, porobionych półeczek typu, że jakieś tam przyprawy koreańskie, czy tam chińskie, japońskie, tajskie. Także nie ma problemu. No to właśnie głównie to pamiętam, że jest ta papryka gochugaru, tak? To jest już wtedy można gotować po koreańsku. I olej sezamowy z prażonego sezamu. I wtedy już wszystko chyba będzie miało, znaczy już możemy sobie poprzyprawiać, że to będzie miało ten smak taki, jak należy. Natomiast trzecia część tej książki jest z przepisami takimi, które już wymagają kilku składników, ale nadal dostępnych w Polsce i nadal w zasięgu. I co mi się w ogóle podoba w tych audycjach Violi, no i również tu jest tej książce, to właśnie, że ona tak świetnie rozpracowała takie przepisy nawet, które, no takie potrawy, które Koreańczycy nawet kupują, a ona to robi. Tak, jakieś takie, na ciastka ryżowe. No powiem tak, że ja też byłam w szoku, bo ja widziałam w internecie to te mochi, tak? Już nie pamiętam, to takie ryżowe ciasto, które jest tam na gorąco ubijane, tak tradycyjnie, tak bardzo młotami, dużo. Tak, ja widziałam nawet w internecie maszynę do tego, a Viola to w mikrofali zrobiła. Tak. Tak. No. Także ona jest niesamowita i to, co mam ochotę ją zapytać, ale nie wiem, czy mimo, że zresztą później o tym powiem, miałam okazję, ale byłam tak przejęta, że nie spytałam. Może jeszcze kiedyś będę miała okazję spytać, gdzie Viola w ogóle zdobywa te sposoby i te przepisy, nie? Bo od Koreańczyków? Od kogo? Czy sama dochodzi do jakichś wniosków? Nie? Ja nie wiem. Bo tam są właśnie takie rzeczy ona robi, których Koreańczycy nie robią, bo nie mają czasu albo... Ja myślę, że to jest tak zwany polski spryt. Aha. Tak. No ale gdzieś musiała się dowiedzieć, nie? Dokładnie, kto się robi, może od teścia może kiedyś nam opowie, nie? W audycji właśnie. Skąd to wszystko? No właśnie te ciastka skomplikowane. Jeszcze co na takie bułeczki kawowe, pamiętam, robiła. Teraz ostatnio był przepis na bułeczki nadziewane kremem. I to też chyba w większości kupują tam. Ona to wszystko potrafi zrobić. Ja tak właśnie już zbliżam się do tego momentu, gdy powiem, co mnie najbardziej w tej książce interesuje, bo ciasteczka, bułeczki, tak dalej. No i jeszcze bardzo mnie interesuje taki tort z batatów. Okazuje się, że jest przepyszny. Jeszcze nie jadłam, bo jeszcze nie zrobiłam, ale mam taki zamiar. Są tu również koreańskie zwijane pączki, które po prostu też to dla mnie brzmi po prostu magicznie, jak jakieś czarodziejskie słowa. I ja planuję zacząć od tego, gdy kiedyś wreszcie wrócę może do jakichś takich tych swoich starych, nie wiem czy upodobań, ale no takich rzeczy, że w kuchni się czymś zajmowałam, a teraz ostatnio naprawdę prawie niczym, to właśnie sobie zrobię najpierw coś takiego słodkiego, oprócz kimchi, które też zrobię. Jest u niej też taki przepis na takie kimchi szybkie. To był niedawno na kanale i to też podobno jest w tej książce. Takie kimchi. Jest, tak. Kimchi jednodniowe. Tak? Jakoś tak. Chyba, że od razu ona się nadaje. Widziałam, tak. No, tak, ona się od razu nadaje do podania na stół. Ten tort z batatów to też podobno Koreańczycy kupują w większości, a Viola go zrobiła sama.
Mnie to najbardziej ta szokowała zupa urodzinowa. Nie wiem, czy słyszałaś w programie? Bo to i ona mówiła, i Wiola, i Pyra o tym mówiła. Mówiła, to takie jest charakterystyczne. Ta zupa urodzinowa koreańska. Słyszałaś o niej? Wiesz co? Nie pamiętam. O rany. Poczekaj, tak. Jest napisane, że się mówi miyokguk. Tak się ta zupa nazywa. I tę zupę podobno, znaczy podobno naprawdę, to wcale nie podobno, tylko jak tak mówią, to tak jest. Gotuje się kobietom, które urodziły dziecko. Bo ona tak no świeżo, że tak powiem, po urodzeniu dziecka, nie wiem przez jaki czas, ale ona ma działać wzmacniająco, jakoś odnawiająco po takim wysiłku. I potem co roku każdy w swojej urodziny tę zupę gotuje. I dostaje, nie wiem, czy gotuje, ale dostaje, musi ją zjeść na pamiątkę tego, że jego mama po jego urodzeniu jadła taką zupę. Wyobrażasz sobie? Nie, no fajna tradycja, wiesz, jeżeli to jest takie zdrowe, pożywne, to kurczę, chociaż raz do roku dobrze zjeść coś takiego. Chociaż to, co jest tu ciekawe w tej zupie, to patrzę, że to nie jest tylko z tych wodorostów, ale również z mięsa wołowego, więc no może rzeczywiście bym to... Taki rosiołek. Zjadła, ale te wodorosty, no takie są dla mnie trochę przerażające. Czy oglądałaś może w książce przepis na kimbap? Gdzieś mi mignął właśnie przed chwilą, widziałam. A co on ci przypomina, ten kimbap? Sushi? No właśnie. I to ja też mam zamiar, tak. Chociaż ja nie lubię sushi, ale mój mąż przepada, ale ja mam zamiar właśnie, no właśnie też... O, właśnie mam. Trójkątny kimbap z pikantnym tofu. I właśnie co muszę powiedzieć, że zaznaczyć, że ja jako bezglutenowiec... O właśnie. To mnie cieszy, że tu jest dużo takich dań, które sobie ze spokojnym sercem mogę przyrządzić. Na pewno zrobię, bo ileż razy, ile czasu można same ziemniaki jeść, nie? Tak, a to jest właśnie mnóstwo. Tak. I co rzeczy, i co ciekawe, to nie wiem, to też kiedyś słyszałam, jak Wiola mówiła, ale to również tu wyczytałam, że jeśli chodzi, no to jest dużo w ogóle przepisów dla wegan, tak? Ale jeśli chodzi o tofu, to w Korei nie jest to traktowane jako taki zamiennik mięsa, tylko normalnie jako składnik potraw. Składnik, tak. Że bo, są z, i tak, z mięsem, i z tofu jednocześnie potrawy, nie? A pamiętasz, jak ja kiedyś sobie robiłam tofu? Pamiętam. No, widzisz, no. Tak znaczy nie widziałam, tylko słyszałam o tym. I to jest właśnie tak, ten trójkątny kimbap, ale jest też taki, na której stronie kimbap, który wygląda, o dokładnie, na żółtej stronie, zaraz ci powiem, kurczę, nie mogę znaleźć jej numer, na 202. 202 jest przepis, na 203 stronie jest zdjęcie i to już wygląda jak sushi, ale to jest z tuńczykiem i z dużą ilością warzyw, tylko co ciekawe, bo ja też oczywiście tak ambitnie powiedziałam, jest, że ja to zrobię, tak. Że ja to zrobię, ale te dodatki, które są w środku, to też w większości trzeba samemu przygotować, sobie coś zamarynować, bo to jest czy tuńczyk, to tam słabo, prawda, że tuńczyk to znaczy słabo, łatwo, do rozpuszki, ale na przykład cztery paski żółtej marynowanej rzodkwi. Przepis jest na stronie 49. Żeby se rzodkiew zrobić marynowaną. Trzeba najpierw właśnie porobić te wszystkie składniki, żeby można było sobie coś ugotować. Znaczy, żeby można było sobie przyrządzić. Swojskie, pewne. O, na przykład jedna porcja przystawki. Jedna przystawka porcji szpinaku. Przystawki ze szpinaku. To jest też na stronie 78. Także, żeby przygotować ten wspaniały kimbap, który wygląda naprawdę apetycznie. Jak widzisz, no to właśnie trzeba wrócić sobie i przygotować coś wcześniej. No ja pamiętam, jak Wiola mówiła, żeby właśnie nie mylić kimbapu, tak? Tak. Z może sushi. Kimbapa? Nie wiem. No tak, że no to, w ogóle jakoś że to nie jest sushi właśnie, że ludzie mylą, ale to nie jest sushi. Może podobnie wygląda, ale rzeczywiście to troszeczkę... Dużo więcej chyba składników ma. Tak, jest cieńsza warstwa tego ryżu, jak widzę. No i Wiola mówiła, że ryż się też inaczej przyprawia. Przyprawia się go tylko
albo chyba tylko solą, albo ewentualnie olejem sezamowym, natomiast ten do sushi jest chyba przyprawiany tak trochę na kwaśno, prawda? Nie wiem za bardzo, gdyż nie przepadam, ale tak zakładam. No i tu ambitnie kiedyś to na pewno sporządzę, gdy już powrócę do tych, tak jak powiedziałam, do tych swoich starych różnych przyzwyczajeń, gdy będę lubiła siedzieć w kuchni i gotować, to właśnie coś takiego przyrządzę. Mój mąż już tu czeka z niecierpliwością, kiedy mógł zrobić. Musisz uszyć sobie fartuszek. No właśnie. I tu jeszcze takie, właśnie w ogóle, jeszcze co jest ciekawe, o tych kimchi, co mnie zadziwiło, nie? Że to nie jest tylko to pikantne z tej kapusty pekińskiej, z papryką gochugaru, z czym tam, z czosnkiem, z gruszką chyba, tak? Jeszcze to się kisi i nie pamiętam jabłko z czym. Do tego było? Imbirem, czosnkiem, tak? To jest fajne takie szanki, ale to są również takie inne, na przykład z ogórka. Tak, czy inne albo warzywa też. Tak, albo wodne kimchi, właśnie, że to się, albo kimchi z cebulki dymki, na przykład, także są to kimchi z ogórków, tu właśnie, o którym mówiłam, przed chwilą znalazłam. To jest w tym poziomie drugim. No właśnie, kimchi jest w poziomie drugim. Także, jest tu nawet przepis na mleko sojowe, proszę sobie wyobrazić. No, to fajna sprawa, tak. No i te bułeczki kawałek, o których mówiłam. Jakieś placki drożdżowe, które się nazywają hot dog. Hot dog. Już wiem. Wiesz, już sobie przypomniałam, ona te placki robiła, że to są takie placki, które zimą się je, że są sprzedawane na ulicy, ale właśnie, że zimową porą, że pojawiają się sprzedawcy, gdy się robi zimno i one są drożdżowe, ale taką specjalną, jak ona tak fajnie to nazywała, przyciskaczem czy czymś takim, nie? Że one są tak spłaszczane i mają w środku takie nadzienie chyba z cukru. Chyba tak. Słodką cynamonową masą, dobrze, wszystko się zgadza. Nadzienie, 4 duże łyżki cukru, mała łyżeczka cynamonu, 1 łyżka prażonego sezamu. I to jest składane właśnie w środek tych placków, także tu jest mnóstwo przepisów dla mnie, moich po prostu ulubionych takich na słodko. To co, tygryski lubią najbardziej. Tak, a ty właśnie co? Czy będziesz sobie tak na pikantnie coś gotować, czy... tiramisu. Tu jest zieloną herbatą. A pamiętam ten odcinek, tak? Pamiętam. To był pamiętny odcinek, bardzo dla nas był. Wiesz, tak, chyba bardziej tak, wiesz, na pikantno myślę. Ja chyba pójdę słodkiego w może przy okazji też. No właśnie, może to tiramisu z tą herbatą matcha. W każdym razie my chciałyśmy słuchaczy tu zachęcić naprawdę do przejrzenia chociaż tej książki, do zapoznania się z nią. To nie jest żadna reklama, tylko my jesteśmy nią tak oczarowane i myślę, że naprawdę to jest tak fajna sprawa sobie przeczytać książkę takiej pozytywnej osoby jak Viola i jeszcze sobie przy okazji coś pysznego ugotować, albo przynajmniej sobie popatrzeć na te obrazki. I... No właśnie. A jedzenie jest bardzo ważne. Ja ostatnio słyszałam taką mądrość, że jak na przykład kot jest głodny, to jest zły. Jak go nakarmisz, to jest wtedy spokojny. Więc ludzie, trzeba się dobrze najeść, żeby mieć dobry humor, nastrój. Powiem ci, że coś tu nie zło. Zupełnie przypominam kot. Tak. A czego tu dobrego innego nie jeść, jak to, co gotuje Viola, bo to naprawdę aż ślinka cieknie, jak się na to wszystko patrzy. Naprawdę, ja w ogóle w życiu jeszcze, przecież, nie wiem, ja z Violę zaczęłam oglądać w kwietniu tego roku, czy tam koniec marca. To było na pewno przed świętami wielkanocnymi. Właśnie w święta zaczęłam. Albo w okolicy świąt, bo to pamiętam filmik Violi, jak miała okna myć, tak? Sprzątać na święta. Znaczy, tak, coś polskie było. Święta w Korei, nie? Wtedy. Tak, ona tam, jak ona tam robiła sobie takie właśnie potrawy polskie, przygotowała sobie Wielkanoc. No tak, a Sanu taki malutki jeszcze był wtedy. Tak,
A teraz już jak on gotuje świetnie, nie? Tam już, wczoraj oglądałam, jak ona, jak Viola testowała kimchi dostępne w Polsce i on właśnie, tak, ona pokazywała puszkę, to on też z drugą puszkę pokazywał. No tak, bo on zawsze ma swoją oddzielną kuchnię, też prezentuje. Ale wszystko, on teraz już teraz obok niej normalnie urzędował, no, i tam tak, razem, tak, wiesz, no, razem wszystko pokazywali. Także nie wiem, jak to dłużej będzie trwało. Wydaje mi się, że wkrótce już dostanie coś Sonu do gotowania. Jeśli nasi słuchacze nie pamiętają, to Sonu to jest synek Violi i zawsze występuje we wszystkich filmikach. Chyba naprawdę jest mało filmów, w których nie ma Sonu. No i Sonu to jest po prostu drugi bohater YouTube'a, druga gwiazda. Znaczy tak, właśnie, nie wiem, czy nie pierwsza, ale no i weź tak, no, równorzędne gwiazdy. Jak Sonu zacznie gotować sam, no to kurczę, już trochę będzie wstyd, trzeba będzie się wziąć za to gotowanie, bo się popatrzy, kurczę, to taki tak, maluszek, matko, sam gotuje takie dobre rzeczy, a tu człowiekowi się nie chce, no nie? No tak, wtedy już jak Sonu zacznie gotować, to już chyba dla nas nie ma wyjścia, po prostu to już chyba będzie taki czas, no. Tak, bo trzeba będzie wtedy popełnić jakiś, nie wiem, wiesz, ja tam widziałam kawę, bronić, wiesz, to... tam jest kawa jakaś taka, to ja może właśnie to może tak na pierwszy ogień, to sobie taką kawę strzelimy, tylko tylko ja zapomniałam, jak ona się nazywa. Ale w każdym razie taka ubijana, taka pienista ta kawa i to podobno jest jakiś szał na tym. No, bo nie mogę teraz znaleźć. Jakiś szał jest z tą kawą i ludzie kupują to za jakieś takie duże pieniądze, a Viola oczywiście potrafi to zrobić sama. Tak, no właśnie. Ludzie, nie przepłacajcie, po prostu róbcie wszystko sami według przepisów Violi. No. Tak, no naprawdę, tą książką, to po prostu potrafiamy z tej książki, to się można żywić, a żywić bardzo długo. I podejrzewam, że przez rok bym jadła na przykład tylko to, poza tymi wodorostami i sosem rybnym. I wydaje mi się, żeby mi się nie znudziło, bo te potrawy są tak zachęcające. No i chciałam, nie, może ty chcesz, Kapryldo, coś powiedzieć, bo ja to tutaj zakłapałam jeszcze, bo ja tu mam taką pewną zanadrzu opowieść. No to mów, wiesz, mów, jaką, tak. Ale ona nie będzie krótka, więc jeśli teraz byś chciała coś powiedzieć, to proszę skorzystaj. Nie, no już myślę, że możesz spokojnie powiedzieć, tak. Ja tu więc... Dla mnie najważniejsza była podróż do dzieciństwa. Tak, to było, no to właśnie pamiętam, że pisałaś mi o tym i to było takie wzruszające. Ja już nie chcę mówić, jakie ja książki oglądałam w dzieciństwie, wiesz o tym. Naprawdę nie było dobre dla mnie. No po prostu lubię taki popatrzeć na dobre gotowanie, tak jak wspomniałam właśnie, już zwłaszcza takie, jest jeszcze pewien kanał, który na YouTube oglądam, to pewien Koreańczyk gotuje właśnie. Pewnie go kojarzysz, on zawsze ma przy sobie takiego kotka ładnego i ostatnio nawet dwa koty były. W każdym razie on też tak, koreańsko i różne słodkości robi. No jak powiedzmy jest tak, że zobaczę coś u niego i to samo jest u Violi, także... No, także no, widzę, że tak, że Viola tutaj nic tam nie wciska żadnej... Że to jest koreańskie, tak, że to jest tak, tak, że to nie jest koreańskie, bo tam faktycznie rzeczywiście Koreańczyk też to samo gotuje, te same dania, także... Tylko, że Viola robi to po prostu o wiele prościej, bez takich, powiedzmy, zabiegów, które tam on odstawia jakieś, nie wiem, kurczę, miseczki takie z Pikachu, albo jakieś takie no tam w Korei to chyba też jest pewna taka kultura, że no nie wiem, co to jest, a nie, to w Japonii jest gudetama, to jajko. W każdym razie, no to ciężko mi mówić, bo to jest specyficzna kultura tam i powiedzmy Viola dużo o tym mówi właśnie na swoich kanałach i po prostu no Viola też dużo polskości wnosi w tą Koreę, że dzięki temu właśnie łatwiej nam jest przyswoić tą kulturę i te dania, bo to takie nagle się zrobiło właśnie swojskie. Tak, tak, takie się to zrobiło, jakby to była kuchnia polska, nie? Jak to Viola prezentuje tak, naprawdę. Tak, migos z kimchi w tym roku na imieniny u cioci, nie? Tak. No. Dokładnie. A jeszcze właśnie tak jak zaczęłaś mówić o tych miseczkach, to mi się jedna sprawa, o której tu czytałam, ale
też wiele o tym mówiła, że gdy Koreańczycy jedzą posiłek, to nie wiadomo, jak spojrzysz, czy oni jedzą śniadanie, obiad czy kolację, bo u nich zawsze wszystko wygląda tak samo. Tak, zawsze to jest zawsze coś miseczka ciepłego, ryżu. Tak, miseczka, no. Tak, miseczka ryżu i dużo tych przekąsek i kimchi koniecznie. I to jest prawda, bo rozmawiałam właśnie z kolegą, o którym mówiłam wcześniej, i on opowiadał, że gdy byli chyba na nartach gdzieś, no na nartach, za granicą z tym Koreańczykiem, za granicą w sensie we Włoszech. No bo tam się jeździ na nart. Byli tam i poszli na obiad i wszyscy się najedli tak po kokardę, Koreańczyk też się najadł po kokardę, to gdy wrócił do domu, to rozstawiał te właśnie wszystkie swoje przekąski i ten ryż i dopiero wtedy był usatysfakcjonowany, gdy zjadł taki posiłek, że jego te europejskie posiłki nie satysfakcjonowały. Brakło mu tego rytuału takiego. Tak. Zresztą to jest, wiesz co, że to mi się bardzo podoba, jak ja o tym czytałam i jak oglądam właśnie, że sobie sama praktycznie ciągle coś tam komponujesz, nie? Że to nie jest takie jakieś takie dania już zestawione, tylko sama sobie to robisz. Przede wszystkim to widać, że to jest bardzo zdrowa kuchnia. Tak. No bo jednak nasza polska fajna kuchnia, ale kurczę, schabowy na smalcu, no może nie teraz już też tak. U nich też jest schabowy, to jest schabowy po koreańsku, widziałaś w tej książce? Jest, jest, tylko powiedzmy tam więcej tego ryżu się jada, jakichś tam warzyw dużo, a tak. U nas to tak... A ten kotlet jest pocięty w paseczki, więc pewnie może całego się nie zjada nawet, nie? Tylko coś do tego. No i właśnie te kiszonki, to jest... niezwykle zdrowe i podejrzewam, że pewnie na urodę również wpływa, skoro Koreańczycy tak bardzo myślą o urodzie, a właśnie się zajadają tym swoim jedzeniem. No więc ja teraz już przejdę do tej opowieści. Otóż, drodzy słuchacze, Kaprylda już o tym wie, spotkało mnie coś niezwykłego nie tak dawno, bo... nie wiem, czy wiecie, ale Wiola promowała swoją książkę w Polsce i właśnie tej pory jeszcze promuje i są spotkania z nią autorskie w różnych miastach. No i drugie spotkanie autorskie odbyło się w stolicy, w Muzeum Azji i Pacyfiku. No i ja, gdy o tym usłyszałam, to tak najpierw pomyślałam, że w sumie to po pracy, ciemno, zupełnie nie tam, gdzie ja mieszkam. No ale to w tym momencie mój mąż powiedział, no jak to? Taka okazja? Wiola w Polsce i ty nie pójdziesz? No i tak naprawdę to zawstydził mnie i postanowiłam iść. Zresztą nie wierzę, jakoś tak nie dowierzałam, że ja ją tam naprawdę spotkam, że na pewno się nie dostanę, że na pewno nie wejdę. Tak sobie tam wyobrażałam. Albo będzie jakoś tak niedostępnie, w ogóle ja sobie wyobrażam Wiolę z jakąś obstawą po prostu. Że będą ochroniarze i nie będzie można podejść. Nie, to człowiek ma takie pomysły czasami. No ale zdecydowałam się pójść na to spotkanie i mój kolega też powiedział, że idzie, no ale później mu tam coś wypadło, ale on mieszka na Powiślu, więc powiedział, że mnie tam zawiezie. I normalnie jedzie się z pracy mojej tam 25 minut samochodem, a tego dnia, gdy było spotkanie z Wiolą, był mecz Legii w pobliżu. Więc jechaliśmy 1,5 godziny. No i w efekcie, gdy podjechałam pod muzeum, to już zobaczyłam tylko gigantyczną kolejkę na chodniku. Ja nie widziałam, gdzie jest jej początek, bo było ciemno. Stanęłam na końcu i właściwie od razu zdecydowałam, że nie idę, nie? No, na pewno się nie dostanę, no po co ja tu będę stała? Ale nie wiem, co mnie tam trzymało. A może to, że ludzie przyszli, którzy stanęli za mną i też stali. I tak staliśmy normalnie, jak w czasach PRL-u. Nie wiadomo, jak była długa kolejka i nie wiadomo było, czy dostaniemy się do środka i czy w ogóle dostaniemy autograf i czy spotkamy się z Wiolą, bo w środku już byli jacyś czytelnicy. Więc mogło to się skończyć tak, że po spotkaniu oni by dostali te autografy, poszli i koniec pieśni, nie? Ale jednak ja jakoś nie wiem, co mi kazało tam stać. Coś mi kazało.
I po godzinie ta kolejka nagle gwałtownie się ruszyła, bo okazało się, że wszyscy, którzy byli na spotkaniu ze środka, już dostali te autografy i wyszli, i Viola rozdawała autografy dla wszystkich ludzi, którzy przyszli. Powiem jeszcze, że kupiłam dla Violi prezent od testerek i włożyłam tam kartkę z wierszykiem, który napisałam dla niej na 100 tysięcy subów, bo Viola, no Violi kanał jest tak fenomenalny, że po prostu po 7 miesiącach działalności już było 100 tysięcy subskrypcji, teraz już jest chyba około 150 tysięcy. W każdym razie ten wierszyk był taki, jest taki infantylny, ale Viola powoduje we mnie tyle takiej dziecięcej radości i takich emocji po prostu, takich normalnych, takich zwykłych, bez roztrząsania, bez dywagowania, takich po prostu radości życia, cieszenia się tym, co jest. Jak ona tak pięknie mówi, życie jest takie krótkie, korzystajmy. I ja tak to właśnie czuję, gdy ją oglądam, gdy sobie właśnie czytam tę książkę, że chcę z tego życia skorzystać, i ten wierszyk taki napisałam, bardzo prościuchny. Wtedy Viola, wiem, że go przeczytała, bo napisała na kanale, a teraz go wpisałam w taką różową kartkę, bo wszystko było różowe. Cały był prezent różowy, w różowej torebce. To były dwa termosiki, takie termiczne kubeczki dla niej i dla Sonu, i różowe, różowa kartka. I jeszcze włożyłam taki różowy talerzyk od testerek z napisem, że życzymy jej wszystkiego najlepszego. I może ja teraz przeczytam ten wierszyk, który napisałam i z którym tam czekałam w kolejce. Gdy cię szarość głośno woła, to nie smutaj, bo jest Viola. To też jest ulubione słówko, nie smutamy Violi, prawda? Jest siemanko, tak Viola się wita, siemanko. Jest siemanko i pogoda, więc nie smutaj, czasu szkoda. Sonu słodko się uśmiecha, dla smutasów to pociecha. Optymizmu moc tu czeka. Niech subami nikt nie zwleka. Po prostu rymy takie najprostsze z najprostszych, ale tak mi to pasowało i chciałam to właśnie taką dziecięcą radość w tym wierszyku zawrzeć, i tak to napisałam. Naprawdę specjalnie tak to napisałam. No, w takim i super. Stylu. No. No są tu zawarte wszystkie istotne rzeczy, które są w programie, czyli siemanko, czyli nie smutamy, sytuacja pogodowa, no i o Sonu, który się słodko uśmiecha, bo on się zawsze słodko uśmiecha. W każdym razie stałam w tej kolejce, tak jak mówiłam, to się wszystko ruszyło, nie mogłam z tej kolejki, więc to już mnie pocieszyło, z tej kolejki nie mogłam wyjść i sprawdzić, jak długo jeszcze będę czekała, bo byłam sama, ale za mną byli jacyś ludzie, którzy byli razem, więc ktoś tam chodził i sprawdzał, i tak mniej więcej wiedziałam, ile jeszcze. I powiem wam, no w sumie czekałam 2,5 godziny. No, powiem wam, że gdy weszłam. Tak, gdy weszłam do holu i zobaczyłam Violę, matko, i tak dokładnie wyglądała jak w internecie, tylko była wyższa niż mi się wydawało. Tak mi się. Nie, że ona nie jest taka średniego wzrostu, a jest dosyć wysoka. Na pewno ponad 1,70 m. Szczupła, śliczna, no po prostu i taka sympatyczna, i taka uśmiechnięta. No po prostu na widok Violi to problemy znikają, naprawdę. Ja byłam podekscytowana chyba ze 2 dni jeszcze po tym spotkaniu. No, tak było, potwierdzam. Tak było, no. No. Ze wszystkimi robiła sobie zdjęcia, w ogóle zero jakiegoś zniecierpliwienia, zero skrzywienia, cały czas uśmiechnięta, zadowolona, i podpisywała, no co tam kto chciał, widziałam, że jedna pani na jakiś taki, dla jednej pani taki krótki filmik dla jej mamy nagrała, że tam pozdrowiła, no naprawdę, no coś zachwycającego, prawda, bo czasami osoby są w internecie sympatyczne, a potem się okazuje, że są zupełnie inne, a Viola jest... Że to tylko wizerunek, no nie? Tak. A Viola jest po prostu jeszcze wspanialsza niż w internecie. Już na YouTubie, jest przecudowna. No i była... U mnie był taki kłopot, że ja byłam sama, tak? Ludzie byli przeważnie po dwoje, po troje, i tak miał kto zrobić to zdjątko.
ale niektórzy zauważyłam, że robią sobie z nią selfie i ja właśnie też tak poprosiłam o selfiaka, przy czym byłam tak podekscytowana tym spotkaniem, że Wiola wzięła ode mnie telefon i zrobiła nam te zdjęcia. Później zauważyłam, że zrobiła również zdjęcie naszego prezentu. Takiego, bardzo miły gest. Tak. Takiego różowiutkiego. Tego na stole, czego ja wcześniej zauważyłam, dopiero później przeglądając telefon to zacząłem. No i właśnie było tak fajnie, że wszyscy podchodzili się, witali, wiesz, jak starzy znajomi. Mhm. Siemanko! No i też to, wiesz, ona co chwila, siemanko! I wszyscy, papa! Papa! Wszyscy już się jest tak, społeczność, tak, siemanko! Tak, no po prostu coś niesamowitego, jaką ona zrobiła wspaniałą społeczność ludzi takich pozytywnych, w taki fajny sposób, nie? Mm-hmm, tak. Niewymuszony, nie sztuczny, tylko taki bardzo przyjemny, taki po prostu pogodny. I ta książka też właśnie dokładnie taka jest i jest po prostu napisana serduchem, to widać, jak się ją bierze do ręki, jak się ją czyta i nawet ludzie, którzy Wioli nie znają, tak jak u mnie w pracy, gdy przejrzeli tę książkę, to po prostu od razu się oczarowali. No i to tyle z mojej strony. Czy Kaprylda coś doda? A co ja mogę dodać? Po prostu no niech każdy kupi i się przekona sam. Tak. No. Naprawdę nikt nas o to nie prosił, nikt nam nie podsunął tego pomysłu, same na to wpadłyśmy, żeby właśnie zrobić taki program, bo jesteśmy tak bardzo oczarowane tą książką. I chcemy, żebyście też się tak poczuli fantastycznie, jak my się poczułyśmy z Kapryldą po przeczytaniu. A czy będzie dzisiaj jakiś suchar? No, może być. No, to może. Bo skoro rozmawiamy o jedzeniu, to coś teraz trzeba by czymś przegryźć, tak? No to więc tak, taki mi się przypomniał na poczekaniu suchar taki. Przychodzi baba do lekarza. Tak. Przychodzi baba do lekarza i ma oba uszy poparzone. Więc lekarz pyta: a co się pani stało? No to baba odpowiada: panie doktorze, prasowałam, nagle zadzwonił telefon, no to ja tak odruchowo chciałam odebrać, przyłożyłam żelazko do ucha, no i widzi pan, co się stało. No tak, ale to jedno ucho, a co z drugim? A, bo panie doktorze, chciałam zadzwonić na pogotowie w tych nerwach. A, trochę taki, kurczę, czarny humor. No ale nic się babie nie stało, po prostu miała lekko poparzone uszy. Że tak, tutaj prosimy zachować wszelką ostrożność podczas czynności, właśnie. Jak prasowanie, bo to jednak taka prosta, banalna, tak już teraz na serio to można tak doznać, zwłaszcza proszę uważać z dziećmi, bo to nieraz podleci, tylko rączkę wyciągnie i no, więc to takie... No właśnie, to prasowanie, taka, no. A tu przecież rozmawiamy o książce kucharskiej, więc prosimy również wszystkich o zachowaniu szczególnej ostrożności. Ostrożności przygotowaniu, dokładnie. Przygotowaniu, tak. Chociaż te potrawy tu takie są raczej proste, nie ma czegoś z jakimś tam płonącym ogniem, z jakimś flambirowaniem. Nie wiem, co to jest flambirowanie, to chyba takie polewanie z pirkusem. Samokrojenie, tak, siekanie na jakieś tam tak, drobne kawałki, to trzeba uważać z nożem, także kochani. Tak, gotujmy, ale wszystko ostrożnie i zachowujmy wszelkie takie środki BHP. Tak, albo właśnie gotujmy w ten sposób, tak jak ja gotuję teraz, że kupiłam sobie tę wspaniałą książkę i ją przeglądam. Tak, i powiem, tak, że to naprawdę... Mentalnie gotować. Tak, ja sobie to wszystko wyobrażam. Teraz właśnie po raz kolejny sobie wyobrażam koreańskie zwijane pączki, bo mam tu to zdjęcie przed sobą. No dobra, to na tym kończymy naszą audycję. Serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Bądźcie szczęśliwi wszyscy. Tak. Gotujcie, jedzcie, smakujcie i zachowajcie dobry humor, tak jak nasza Wiolunia. Tak. Jak my dzisiaj. Tak. Też właśnie. Jesteśmy dzisiaj bardzo wesołe i pogodne. Tak.
Nawet pomimo, że pewna krowa na początku nam sprawiała problemy. No właśnie, może to opowiemy, skoro już właściwie tak wyluzowałyśmy. Tak. No to właśnie Kaprylda zakupiła sobie nowy telefon i się okazało, że nie ma w nim nagrywania. Ona zawsze nagrywa całą rozmowę, żeby później móc z dwóch ścieżek sobie synchronizować, tak, synchronizować, z naszych mikrofonów. Jest początek. Tak więc w związku z tym to my próby robiłyśmy przed nagrywaniem około 15, nie wiem czy nie 20 minut. Tak, żeby ustalić pewien wspólny sygnał, że razem to powiemy i od tego momentu będę wiedziała, że trzeba synchronizować ścieżki, tak. No i hasłem było słowo krowa, które nas tak rozbawiało. Bardzo. Że ja w ogóle nie umiałam zapanować i uspokoić się i ciągle nie wiedziałam, w którym momencie mam powiedzieć krowa. A kiedy ma być liczenie i nie, ciągle chciałam nagrywać, a to były jeszcze próby. No. Ja to jeszcze dopracuję. Że musimy jeszcze dopracować właśnie w związku z nowym telefonem, ale powiem, że ja na przykład Kaprylda o wiele lepiej słyszę, odkąd ona do mnie mówi z tego swojego nowego telefonu. No widzisz, czyli jednak także, tak. Także coś za coś. Są jednak plusy. Także kupujmy również nowe telefony, jeżeli to nas uszczęśliwia. Tak. Jeżeli lepiej się słyszymy. Oczywiście. To papa. To papa. To papa. Pa. O, patrz, widzisz, jak na. Czego my tego nie wybrałyśmy zamiast tej krowy? Jak nam ładnie wyszło. Dobra. Cześć wszystkim. Cześć, papa. Papa. Od tyłu będę synchronizować. Tak, od papa.